Mecz na szczycie czwartej ligi zakończył się wygraną Neptuna Końskie. Podopieczni trenera Waldemara Szpiegi na własnym stadionie pokonali Koronę 2 Kielce i na ten moment są liderami rozgrywek. Nasi na prowadzenie wyszli w 44 minucie, kiedy to futbolówkę do bramki strzeżonej przez Pawła Sokoła wepchnął Krzysztof Pach. Do przerwy było 1-0 i wyraźnie dało się odczuć, że to Neptun ma ten mecz pod kontrolą. Już kilka minut po wznowieniu gry wynik podwyższył Łukasz Jamrus. Od tego momentu piłkarze z Końskich nieco się cofnęli, a Korona druga zaczęła pewniej atakować. Jednakże na nic się to zdało i ostatecznie 3 punkty możemy dopisać do konta gospodarzy. Dzięki wygranej Neptun przeskoczył Koronę drugą w tabeli czwartej ligi. Konecczanie mają w tej chwili na swoim koncie 59 oczek, a Kielczanie 58. Należy jednak dodać, że złocistokrwiści mają jeszcze do rozegrania jeden zaległy mecz. Do zakończenia rozgrywek w obecnym sezonie pozostało jeszcze 10 serii gier. W wielkanocną sobotę nasi piłkarze w Ożarowie powalczą z Alitem.